Halo, witam. Jasnowarcisowy jesteście wy, tam jest jakiś pokrak obok skrzynki, a tutaj chłopcze patrzy się pod spód szklanej podłogi w windzie. Chłopcze, nie patrz się tam, bo dostaniesz jeszcze jakiegoś pierdylca. Nawet się możesz zżygać wtedy. No, a to jest Dad of Boy. Rozpoznaje cię po tym, że tam jest, że tu jest Dad, a tam jest Boy. Jesteśmy w świecie Warframe'a. Możliwe, że nawet dzisiaj z niego wyjdziemy. Niebieskie drzwi! Udało nam się! Gdzie? Jakie niebieskie drzwi? Co? A, tam, dobra. Wiesz, nigdy się nie przyzwyczaję do chodzenia po świetle. Drzwi nie mają szczeliny. Co? Mamy problem. Może otwierają się do góry? Drzwi się nie otwierają. Halo? Nie rozumiem. Po co komu nie działające drzwi? Halo? Chodź. Czy mi się znajdziemy wydaje, inną czy to drogę. był tekst dograny przez innego aktora? Tego brzmiał tak bardzo sztampowo, jak no, każdy bohater bajki Cartoon Network. Kolejne dzwony. Skrzynia Norn musi być blisko. Jak rzucę tak, to tamto coś się nie rozwali. Muszę to rzucić z wyższego punktu? Nie. Nic nie muszę. Okej, okay, gdzie był ten trzeci? Tutaj, tak? Moje. O, trzeci krwawy kielich rogowego miodu. Dał mi mniej niż życie, ale życie dostajemy też z ekwipunków, co nie? Chyba. Wszystko tutaj? Okej, okay, dziękuję. Co jest z tej strony? Znowu ten krasnolud. Sindri? Ej, Sindri! Tędy. Ej, Sindri! Możesz na to spojrzeć? Szczerze? Nie mam w tej chwili nic na tapecie. Zaraz. Co to jest? Zabiliście pradawnego? Tak. A, racja. Było... ciężko? Tak. Czy to... wszystko, co mi powiesz? Znak mógłbyś się tak nie mrygać. Odblokowano nowe przepisy. Chętnie się rozerwę. Strasznie giereszkowe, że to no, oczywiste, że dostajesz nowe rzeczy za zabicie bossa, no. Nie, nie powiemy ci tego w dialogu. Po co mielibyśmy? Potrzebuję 3 serca, żeby założyć sobie epolety, który jest tylko jeden. Szczątki pradawnych, serce pradawnych i szczątki. Co to właściwie robi? Odporność na żywioły. Jest fajne. Nie kumuluje się do 60, do 99. Mimo, że na to by wskazywało. Okej. A dla ciebie? Gówniakowi też wypadałoby coś założyć, ale jesteśmy troszeczkę spłukani. Mogę podać coś jeszcze? Te fryteczki do tego, jakby było, to ja bym bardzo chętnie. Lewiatana jeszcze nie ulepszymy. Fajnie szpon będzie wyglądać, jak się go ulepszy. W końcu.
potrzebuję złotej gira, żeby ulepszyć sobie naramienniki. Ale mógłbym sobie kupić... Nie, nie mógłbym, nie mam pieniędzy. Nie potrzebujesz, nie kupuj! Takie mam motto. No. Popatrz. O, dawno tego nie było. Kolejny. Gigant czarownica. Zwie się Gryo. Miała jakieś wizje. Odyn zabił ją dla księgi? Giganci pozostawili po sobie ołtarze z malowidłami, ja to tak, to wiem. Myślałem, że Odyn zdobył magię runiczną, przywiązując się do góry nogami do korzeni Yggdrasilu. Ale niech będzie. Wszystko, żeby tylko usprawiedliwić nasze później wyrywanie mu kłaków z brody. Hej, na żywca. Jak Sindri nas wyprzedził? On i ten niebieski podróżują nadzwyczaj szybko. Jesteśmy. Bru, 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 bru. Oczywiście. Do czego są przyczepione? Prawie. Ciekawe, czy dałoby się go zabić. Jeszcze jeden? Gdzie jest ten trzeci? Super. A, tam był. Dużo niżej. Co to? Motylki. Albo ciemy. Nowe typy. Za daleko. Chłopcze słownictwo. A jakieś... Nie jestem pewien, czy to były iframe'y, czy to po prostu... Zgrał się ten... No właśnie on! Że hitbox się... Z atakiem nie zetknął. Ty to kto? Przeżył. Nie za mocne to. Ale też nie za bardzo inwestowałem w magię. No i nie fikaj. Co? Co, w domu starców jesteśmy, że gramy w bingo? Oh god, he dead. Znaczy jeszcze nie, ale zaraz to naprawię. I na co chłopiec chciał wskoczyć? Nie potrzebuję. Ciemny elf przywoływacz. A, czyli jednak. Jakbym go nie zabił, to byście przywoływali, no tak, długo jakbym go nie zabił. Te elfy potrafią przyzywać posiłki, więc powinniśmy się z nimi rozprawić w pierwszej kolejności. Ich skrzydła lśnią jasnym blaskiem, dzięki czemu łatwo je wytropić. Myślałem, że to są ciemne elfy, a nie jasne elfy. Ciekawe, ile ciemnych elfów żyje w Alfheimie? Jestem w stanie stwierdzić, że wszystkie.
Choć mogę się mylić, niektóre mogły uciec. Miękka stal z Krasnalandii. A gdzie będzie twarda stal? Pewnie w kolejnej lokacji. Co to? Azmory. Dudu? O, szlak. Prawie zabiłem pana Dudu. A, on też się przewraca jakby. Jak się zetknie z naszą tarczą. Odbiłem pocisk? Chyba tak. Głupie. Było tu pięknie, zanim ciemne elfy wszystko zniszczyły. Nowa porada. Co do ciemnych elfów, znacznie łatwiej jest zabić, kiedy znajdują się na ziemi. Warto próbować je przewrócić. A, dlatego atak z wybiciem nie był wcale aż taki fajny. Zmora wybuchająca, to nie doczytałem. Well. Robi wrażenie. W sumie ma to sens, że jeżeli one latają, to tak ciężko je wybić w powietrze i maltretować, co nie? W sumie nie do końca, bo złapanie równowagi, a bycie w powietrzu to dwie różne rzeczy, ale niech będzie. What's that? Mów czy tłumacz. Co to znaczy? Tak jest! Przed ciemnością chroncie światło. Chyba się nie popisali, co? No nie popisali się, mogli napisać coś fajnego jak dupa. Gdzie jest drugie? Nie muszę przejść na tamtą stronę. A jo, że muszę. Trafiłem w to ostatnie. Fuck off. Co tutaj mieli? Runiczny wojenny pas. Jakby nie był koloru szczyn, to może byłby fajny. A miętka stal jeszcze poleciała, to też w sumie fajnie. Mam jej sporo, ale zaraz może mi brakować. Jeżeli nie mam 100, to znaczy, że mam mało. Prawda prawie uniwersalna. A jeżeli zbiera się po 100 sztuk naraz, to znaczy, że jak nie mam 100 tysięcy, to mało. Tam, światło. Zasłonili je tym czymś. Czemu to zrobili? Może nie lubią światła. Spójrz, kolejny elf światła. Co on robi? O nie! Chce się przytulić. Czemu go zabijają? Nic nie zrobił. Nie wiesz tego. Widzisz kres tej wojny, chłopcze. Nie wiesz, co doprowadziło do tej chwili.
Ale on się nawet nie bronił. To był jego wybór. My dokonujemy swoich. I mój wybór jest taki, że ktokolwiek wygra, zabijam jego, tak? Nawet nie wiem. Ja nie wiedziałem, że my gramy w Devil May Cry. Szlak. O. Pro gamer. We could be pro Fortnite gamers. Zamiast tego ten musiał spaść. Gdzie jest ten przywoływacz? A tutaj sobie przypędrowali. Spadł. Głupi. No z tego momentu to ja nawet byłem zadowolony. Fajnie to wyszło. Szukaj drogi do środka. Teraz już wiem, że muszę nacisnąć Quick Time Event. Udało się! Spójrz! Kolejne mosty! Chodź za mną. A gdzie on jest? A. Wziął se do serca, że za mną. Zmory! Pomyśl, chłopcze, jedną ważną rzecz. Czy one są problemem? Zabij się! Czy co, że ja zabij się? Chłopcze! Polskiego YouTube'a chyba za dużo widziałeś. Chociaż sobie na polskim YouTubie to już przestało być aż takie prelewentne, a to troszeczkę większym memem jest na angielskim w tym momencie. Mniej na YouTubie, bardziej na streamach. Tylko się na nas rzucą, jedno uderzenie je zdetonuje. Wybuch rani też innych wrogów. To może być przydatne podczas walki z większą grupą. O ty kurde gnoju. Ale zrobił serwa. Tylko na swoją stronę boiska wybił. Debil. Potrafi blokować rzuty toporem. Ta, widzieliśmy jak to robił. Ale jeśli ojciec trafi go mocnym rzutem z zaskoczenia, może go zamrozić i zatrzymać w miejscu. Ta, widzieliśmy jak to działa. Nie, nie widzieliśmy. Ty się, Atersus, skup na strzelaniu. Przywracasz wszystkie drogi.
Może nie wszystkie. Wszystkie przywrócimy, jak zdobędziemy łuk, który otwiera przejścia. Życie. Co? Najpewniej nie mam wcale tego robić jeszcze. Ale już wygląda na bullshit. Dla ciebie za trudne. To zbyt trudne. Chodźmy. Jeszcze nie. O. Chłopcze. Debil. I tutaj te trzy, tak? Myślałem, że wszystkim naraz mamy zrobić, ale najwyraźniej nie. Okej. Okay. Co, mogłem zrobić coś innego? Gdzieś indziej pójść? Chyba nie powinno nas tu być. Cicho. Fajny ul. Słyszałeś to? Zachowaj ostrożność i bądź blisko. Hej, gdy dotrzemy do światła, jak zabierzemy je do Bifrostu? Wiedźma mówiłaby w nie wejść. Tak? Gdy została wyrwana z tego świata. Aha, jak ja to przegapiłem? Bardziej obchodził cię jej los niż nasz cel. Ojcze! Cicho! Mam go! Muszę noża! Nie oddalaj się, chłopcze. Nie musisz. Tak, by the way, z nieumarłych jeszcze rozumiem, ale elfy to też nie ludzie najwyraźniej, tak? To takie lepkie. Chyba, że no tak jak w każdym open worldzie, w którym to ma być niby ważna rzecz, po pierwszym killu i pierwszym załamaniu, to zabijanie przestaje być problemem. Kratos. Idziemy szybem wentylacyjnym. Pierwszy ruch, jak widzisz szczura. I całe przejście. No, sporo tych ciem. Swoją drogą, gdybym miał... Z którego roku jest Doom Eternal? 20? Bądź gotowy, gdy upadnie. Będziemy musieli szybko uciekać. Boję się tego szybkiego upadania i uciekania, ale niech będzie. No, w krótkim odstępie czasu mieliśmy dwie gry, w których pojawiła się rasa ćmoludzi. W tej nawet są takie dwie. Stań za mną i ochraniaj boki! Tak jest! Niezbyt coś, ale te ich markowania ataku są obrzydliwe. Markują go o wiele za wcześnie, bo to wiecie... Co zrobiłem? Zrobię to? Sporo doświadczenia, ciekawe, że coś za questa? Nie zauważyłem. Masz dużo celów! Będziesz trafiać! Wąskie przejście daje nam przewagę! Skup się!
Fuck is going on? Okej, w takim miejscu ten system walki nie jest aż taki zły, bo przez to, że mamy bardzo małą kamerkę, to tak jak na tych wszystkich fake newsach telewizyjnych, że kamera bardzo blisko tłumu i wydaje się, że jest ich miliony. Nadal twierdzę, że ta kamera jest strasznie problematyczna. Jesteś ranny? Nic mi nie jest! Rany! Jak pięknie! No? Światło! Sprawia, że pojawia się cała świątynia! Jest jej źródłem! Chwila! Słyszę... śpiew! Słyszę ją! Mówiłem, że ją słyszę! Myślisz, że tam jest? To zabolało. Jakby mi się ręka zaczęła palić. No bo światło to śmierć... słońce to śmiercionośny laser. Dlatego ja nie wychodzę. A jak wychodzę, to tylko w cieniu. Ale chcę... Zostań tutaj. O nie, w Santa Monica no, oglądali się Metal Gear 4 i stwierdzili, że świetnie będzie wsadzić Protaga do mikrofalówki. Dostateczności. Dajesz mi swój topór? Pozwalam ci go podtrzymać. To nie jest prezent. Ale i tak. Ale i tak ci go już nie oddam. Bo kto daje i zabiera? Jakby na dużym patyku go wsadzić? Jestem prawie pewien, że te elfy używają dużych patyków, żeby wsadzać tam swoje rzeczy. Nie, jesteśmy w prehistorii, kiedy jeszcze nie wynaleziono kolorów. Ja tam nie chcę. Musisz wrócić. Zostawiłaś mnie samego. Atreusie. Z nim. Z nim. Rozglądam się za jakimiś znajdźkami. W takich miejscach często powinny być jakieś znajdźki, co nie? Nigdy go nie ma. Nie chce mnie. I to się nie zmieni. Taszor? A, oddałem chłopcu broń. Nie odlatuje. Wiecie dlaczego? Nie odlatuje, ponieważ... On ma trzy oka, co nie? Jak Hugin i Munin. Nie odlatuje, ponieważ wie, że nie mam go jak skrzywdzić. Szydzi ze mnie! Dupek. O! Sporo Huginiusów i Muniniusów. A te mogę rozdeptać. Ej, na serio mogę je rozdeptać. The fuck. I od razu lepiej. Jest ich więcej? Chyba nie. A, są. Jak w Diablo 2. Gdzie można było rozdeptywać szczury i... chrząszcze. Wiecie co? A to może byśmy przeczytali. Chociaż... Au.
Jak mam wrócić do pozycji defaultowej? Dobra. Nie znam go, a on nie zna mnie. I nie chce poznać. Jestem silny, jestem mądry. Nie co to jest helikopter? Tak, wiem lepiej. Nie rozmawia ze mną. Nie uczy mnie. To Storm, powinno spotkać jego. Słyszysz mnie? Jego, a nie ciebie. No to jak w tym, jak na arenę do walki z sierotą Kos. Tylko, że wcale tak nie myślę. Wiesz, że go kocham. Po prostu chcę, by był lepszy. Wiem, że może. O chuj tu chodzi w tej grze. Jeśli on spróbuje, to ja też. Ale jeśli nie, to proszę wróć. Wiem, że gdzieś tam jesteś. Weak. Czy cokolwiek. Nie żeby coś, ale to światło to najwyraźniej nie jest czyste światło, to są czyste narkotyki. Nic dziwnego, że mroczne elfy chciały się go pozbyć. Ludzie uzależniają się od tego świństwa. Coś ty zrobił! Czemu to zrobiłeś? Pomogłem ci! Byłeś sam uwięziony! Czekałem i czekałem, ale nie wychodziłeś, więc cię wyciągnąłem! Chłopcze! Nie było mnie tylko... Przez 4 godziny. Chwilę... Nie! Nie było cię bardzo... długo! Nie wiedziałem, co robić! Zostawiłeś mnie! Znowu! Nie obchodzę cię! Ja... To niemożliwe. Powinniśmy odejść, zanim tu wrócą. Mam nadzieję, że masz, czego chciałeś. Tak. Jest to trochę budowanie dramy na siłę. Ale nie ma trochę. Jesteśmy uwięzieni, a cięciwa wiedźmy jest bezużyteczna. Mam w tym momencie to coś, co mogę... Chłopcze, twój łuk. Gdzie jest mój lewiatan? Strzały światłości. Zdobywasz strzały światłości. Strzelaj nimi w kryształy światła, aby nasycić je światłem Alfheimu. Okej, tekst się nie zmienił, ale zmienił się obrazek. Mógł po prostu być cały czas ten. Na mój znak. Wystrzel strzałę w kamień. Aha, czyli była drama, ale się skończyła. Zadziałało. Teraz możemy wrócić. Chodź. A oddasz mi lewiatana? Gnoju? Sam wrócił. Te schody są zablokowane. Po co była ta drama w takim razie, skoro i tak już zapomnieli o niej? W sensie, no, jeżeli to miało pokazać trochę więcej Atersusa, no to dopiero co pokazało, dopiero co byliśmy w jego mózgu. Czy cokolwiek to było. Czemu to nie działa? Po co tu wlazłem? The fuck? To był pieniądz.
To nie działa. Znaczy, jak tam polezę, to mi to gówno raczej da. No. Chuj tu chodzi w tej grze. Swoją drogą, no, tych wszystkich frajersów, pewnie to byli ci pierwszolevelowi frajerzy, ale tym swoim łuczkiem i nożem zabił, co nie? Jak komandos. Nie no, tutaj muszę przejść, bo mi kazali. A, dobra. O ja pierdolę. O Jezu. O kurde. Aż się napęd DVD Blu-ray odpalił. O nie, to się zaktualizowało. Po co ja to w ogóle trzymam jeszcze na dysku? Jak tam expy? Nie najgorzej, ale i też nie najlepiej. A to muszę przenieść. Mogę to wsadzić tutaj i pójść tam, ale mogę też to wsadzić tutaj. I się wrócić. I zabrać pieniądze. Albo jakieś inne gówno. Pewnie trzecia część tego artefaktu, skoro i tak już elfów aż tyle nie będzie. To teraz mogą nam oddać ostatnią część. Teraz zabieramy. Wykręcamy żaróweczkę. Ale jest wolny z tym kamykiem. Dopiero co rzucał kolumniadą. Teraz ma z kamieniem problem. Nie jestem pewien, czy o tym wspomniałem, że zacząłem, ale nie wiem, czy skończyłem, że skrzynki każda, że jest sporo rodzajów skrzynek i każda ma swoją animację otwierania. Idziemy? Tam my? Odbolowa! Spadł na ubył. On też spadł na ubył, ale nie aż tak, jakbym chciał. Oh god, he dead. Chłopcze. A może tutaj przyjdziesz?
Wracajmy na górę. Odpowiednie miejsce na co? Co jest? Poza zasięgiem. Jest kilka animacji egzekucji na różne typy przeciwników. A mogę teraz ulepszać świetliste strzały. Są. Proszę bardzo, o. Strzały światłości wzmacniają efekt osłabienia wrogów. Osłabienie to jest specjalny efekt? Tak. A ogłuszenie to też jest specjalny efekt. Strzały światłości zadają przeciwnikom większe obrażenia od ogłuszenia. To ja wezmę. To w sumie też, bo jest tanie. No. Ataki magiczne. Coś tu w tarczy jeszcze było fajnego? Pierdylnięcie z całej pety. To był rzut tarczą. Może kiedy indziej. Przydałoby się go za jakiś czas zrobić. Tędy? Nie, to było... tędy. I co my zrobimy? O, przejdziemy. Daleko. Nie łapię tych zasięgów. Może kiedyś. Co to jest? Uderzenie Utgardu. Szybki runiczny atak. Uderzenie uderzający szeroko, atak, który zadaje obrażenia, średnie obrażenia od mrozu. Jak to wygląda? O, to jest fajne, ja to chcę. Halo? Mogę założyć? Nie? Dlaczego nie? Teraz mogę założyć? Teraz mogę założyć. W ogóle nie ogłusza, ale wcale jest fajny. Taki bardzo animu. Jak to mówią ludzie, którzy nigdy nie oglądali animu. Moje. Poza tym czytaj, chłopcze. To czytaj. Nie przeczyta. Zrodzeni ze światła do światła wracamy. Światło to rzeka dusz.
Odmienia nas, pochłania, wynosi ponad życie i śmierć. Światło jest prawdą, światło jest wszystkim. Szereg to miłość, szereg to życie. Dobra, rozumiem, że światło jest naprawdę fajne, ale może przy okazji odbiera rozum? Nie znam się za bardzo na tekstach ćpuńskich, żeby rzucić jakimiś głupotami coś o Babilonie, coś o zakazach. O, spójrz! Niebieskie drzwi, które nie są drzwiami. I misa z piaskiem. Ale jak niby mam jej dosięgnąć? Ja ci kurde zaraz pokażę, młody. Będziesz nosił to wszędzie? Możliwe. To jest mój przyjaciel nowy. Na pewno fajniejszy przyjaciel od ciebie, chłopcze. Przynajmniej się nie mazgaj. O. Ciekawe, co mi to dało. O, co ja tu widzę? Jeden... Gdzie jest drugi? I trzeci? Oh shit, oh shit, oh shit. Będzie trzeba z góry to zrobić. Albo i nie. Wejdę tutaj najpierw. Na i sam przód. I teraz biegniemy szybko do... Przecież kurna 3. Co wydaje ten dźwięk? I czemu jeszcze żyje? Jeśli nie. Zechcę usłyszeć twoją opinię, to o nią poproszę. Ty poprosisz? Kartos. W takie pierdoły to nawet Atersus nie uwierzy. Gdzie jest trzecie gówno? Żeby nie spaść. Chociaż nie wiem, czy się da. W sumie tu i tak nic nie... A tu jest trzecie gówno. Dobra. Uwaga. Stąd tego nie zrobię. Ale stąd już jak najbardziej. Czyli tak. Raz. Dwa. I trzy. A może trafiając, co nie? Kolejny krwawy miód krwawego kielicha z krwawego rogu krwawych czerepów. Co? Nieważne. To było to. Czas na kolejne. Tu raczej nie wcisnę, tutaj nie wolno. Poza tym to nie jest miejsce do wciskania rzeczy. Yeah.
teraz dotrzesz do misy. Aha. Co to znaczy? Nasienie. Zapamiętaj kształt. Tak, wiem. Bo wiecie. Czemu przerwałem questa? No to wygląda. Ej, boy. Tam jest dziura w wielkości twojej dupy, tam właśnie. Jak koty, a i fit? Wspaniałe drzewo, mężny człek, we mnie rozpoczną życia bieg. Tak, to nasienie. Dopiero teraz to zauważę, że durne. O, dzień dobry państwu. Małe dziękuję by wypadało powiedzieć. Dupki. Feels like home. W moim domu nie ma tyle światła, bo pozasłaniałem rolety. Nowy wpis. Elfy światła. Elfy światła powróciły. Uchroniliśmy światło Elfheimu przed tym, co chciał zrobić z nim... Co chciały zrobić z nimi ciemne elfy. I wszystko wróciło do świąt... I wszystkie wróciły do świątyni. Teraz, gdy światło zostało uwolnione, Elfheim jest piękny. Elfy światła wydają się miłe, nic nie mówią, ale przynajmniej nie próbują nas zabić. Ojciec mówi, że nie powinienem nic zakładać, ale co on tam wie? Nie wiem, co robił w świetle, ale ja musiałem sam poradzić sobie z tym, z całym rojem ciemnych elfów. Ile ich tam było? 10? Nie obchodzi mnie, co mówi. Dobrze, że się zaangażowaliśmy. Mogę się wrócić? Nie. Okej, okay. Czyli tutaj się zatrzymamy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. Patrzcie, tam na niebostradach latają podniebne, świecące elfy w burkach. No. Tymczasem do następnego i hej.